Panowie Bartkowie, Bartoszowie. Już widzisz nie. i już się wykrzaczyłem na samym Pierwszy początku, błąd. bo widzisz, już nie wiem, Bartek, Bartosz, zawsze są problemy. Bartłomie i Bartosz. Bartłomie i tak. Bartek, and Bartek Bartek and Bartek. Lewej Bartek i Bartek. Tak, no dobrze. Czyli Bartek Włodarczyk i Bar ba no, Bartek Wałczuk. No, no tak, Wołczuk. wiesz co, myślę, że zostań tam, bo to później będzie... Dobrze, będziemy... to panowie, no, to oni są. Sobie sprawdzicie potem, który który, który jest. A, to raczej po głosie usłyszycie. Dobrze, bo my o pierdołach, a mieliśmy o ważnych rzeczach rozmawiać, czyli o designie i koszulkach i o trendach też. Wszystko się zgadza? Chyba tak. Chłopaki, jakbyście, znaczy możecie nie wiedzieć, raczej nie wiecie, zrobili koszulkę piłkarską i to taką koszulkę piłkarską, w której nie dość, że grają, to jeszcze można ją do muzeum wstawiać od razu, nie? No, ale tak? trzy takie koszulki. Long story chyba. short? Tak. No to już wszystko wiecie, dzięki, hej. Dokładnie. <laughs> Powiedzcie, od czego się zaczęło, bo to historia, którą ja znam, a gdybyście mieli powiedzieć, jaki był w ogóle początek tego, że stwierdziliście, że ej, zrobimy koszulkę kit piłkarski, kiedy był pierwszy, kiedy pierwsza lampka w głowie. Tak, no jakby cała inicjatywa jest kompletnie oddolna i zrobiona z takiej czystej miłości do designu i, i futbolu. Zaczęło się wszystko w kanale sportowym za sprawą Tomka Smokowskiego, który ogłosił akcję zbierania niszowych e, koszulek klubów sportowych z Polski. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie się to rozkręciło. Koszulki były wysyłane i, i gdzieś tam cały ten hype się napędzał. No i kolejnym krokiem było to, że spotkaliśmy się z Bartkiem e, i pogadaliśmy, że hej, no, fajnie byłoby zrobić w Polsce taki klub jak chociażby FC Wenecja czy czy Kalitea, gdzie koszulki przechodzą do kanonu mody i trafiają na ulicę. Ludzie w tym chodzą, ubierają się, łączą z różnymi stylizacjami. No tak, pan Bartek specjalnie do Wenecji się wybrał, żeby koszulkę przywieźć. Przepraszam, wybrałem się do Wenecji po to, żeby odkopać <grym piękne <grym wspomnienia z dzieciństwa <grym> i kupić koszulkę w Wenecji. No i tak i tak, w skrócie, i tak w skrócie się gdzieś to wszystko zaczęło. Skontaktowaliśmy się po drodze z Kappą, tam poznaliśmy bardzo fajnego człowieka w postaci Michała Wójcika. I to, co jest szalenie ważne, myślę, na etapie tego projektu, to ogromne zaufanie, które gdzieś pojawiło się ze strony i Michała, który obiecał nam, że właściwie panowie jakby. Zróbcie fajnie, my dowiedziemy Waszą wizję w 100% tak, jak chcecie. No i przystąpiliśmy do projektowania. Tak, my w ogóle byliśmy tak. bardzo podejrzliwi, bo jakby w ogóle współpracując z takimi dużymi brandami. Zawsze masz takie wyobrażenia, właśnie, jak, że chcesz zobaczyć dokładnie to, co widziałeś w internecie, a później się okazuje, że tego się z jakiegoś powodu nie da zrobić. Tutaj to macie trochę gorszy materiał, a tam, że no niestety wy nie możecie sobie zmienić, nie wiem, kołnierzyka, kroju, czegokolwiek, a w ogóle to, 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 to nie jest taka koszuka jak te meczowe prawdziwe, tylko no, replika, jakby, no tak, replika, nie, więc. Jakby my, my też podchodziliśmy do tego z dystansem i, i, i to, co Bartek powiedział wcześniej, no to zaufanie w drugą stronę też, bo Michał też z nami wcześniej jakby nie pracował e, jakby ani projektowo, e, ani w ogóle tak no, po ludzku e, poznaliśmy się podczas tego projektu. Więc e, no, my mu wysyłaliśmy wzory, on je przesyłał gdzieś dalej i, i nagle się okazywało, że to faktycznie może, może wyjść tak jak, tak, jak mówił. A jak designerom ktoś mówi, że da się prawie wszystko, to oni są podejrzliwi bardzo. Natychmiast, tak. No, no. I wiesz, to trochę też taki szalony pomysł, jakby w Polsce do tej pory nie było, nie było takiej możliwości, żeby pobawić się trochę designem koszulki, opowiedzieć przez koszulkę jakąś historię klubu, gdzieś móc nadać no, temu dodatkowe znaczenie. No I więc... bardziej przy dużych klubach, nie? gdzie no. jakby masz dziedzictwo i, i, i te historie mógłbyś opowiadać pewnie dużo łatwiej, bo one po prostu są, nie? I nie no trzeba tak, ich no, kreślić. ale zamiast robić koszulkę retro na sezon, to trzeba zrobić koszulkę retro dla kibiców i powiedzieć, że 93 rok to był super rok i w ogóle mieliśmy sponsora X i możecie sobie kupić tę retro koszulkę, ale żeby coś zrobić odważnego, nie. No poza tym też umówmy się, stoją za tym gigantyczne brandy, które po prostu. No, ten sezon trochę to pokazał. Robią, ale to jest, robią kalki, nie? W sensie ale to jest pytanie, koszulka wiesz, z Warszawy jest bliźniaczo podobna do tej z Londynu. No nie oszukujmy się. Znaczy wiesz, pytanie też y, moim zdaniem zawsze... Y, jak bardzo są zaangażowani ludzie po drugiej stronie, no bo jakby ja nie uważam, że to zależy od designerów, bo tego designu w Polsce to już wiemy, że jest bardzo dużo i on jest na dobrym poziomie i my możemy robić rzeczy światowe, więc super, że ten kompleks gdzieś tam się przynajmniej w świecie projektowania jakby zaciera, ale no wiesz, pytanie, ile trzeba jakby wyważyć drzwi po drugiej stronie, żeby to się faktycznie ukazało, nie? więc wydaje mi się, że jeżeli jakby nie ma tego zaangażowania ze strony, nie wiem, brand managerów, żeby faktycznie e, 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 zmieniać te rzeczy, no bo wiadomo, te no dobra, ale globalne też i sieciowe jest... ruchy są trudne. Może to też jest chłodna kalkulacja, w sensie nie możemy zrobić ekstrawagancko, bo boimy się, że się nie sprzeda, No nie? to wiesz, pytanie już o cele jakby, jakie w ogóle sobie stawiasz, ale oczywiście... Znaczy... No nie, no wie, 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 wiemy, że tam Excel jakby gra pierwsze skrzypce, znaczy na pe... no. Znaczy, wiesz, no ja uważam, że w dorosłym świecie w ogóle należy pogodzić jakby i Excela, i fajną wizję, i, i, i jakby chęć po prostu zrobić dobrze czy opowiedzenia fajnych historii, ale, ale to wymaga jakby zaangażowania z dwóch stron. Czyli w sensie jasne, że rozmowy z globalem będą trudniejsze, jeżeli chcesz zmienić coś, nie no, no robić dobrze. podstawowych. E, wiesz, znamy wersji. się trochę, więc możemy sobie trochę tak pogadać. Ile co sezon? Wysyłamy sobie na DMach koszulek piłkarskich, które według nas są godne uwagi. 37 jest? do 235, nie? Pewnie tak? w okolicach. W sezonie? No. no, myślę, że w sensie. Ja myślę, żebym je policzył w tym sezonie na palcach jednej ręki. Jest dużych klubów. To, nie? to też ale jakby... trzeba wyodrębnić, nie? bo jest dużo fajnych projektów, które powstają na totalnej takiej zajawce dla fanów i to jest bardziej zabawa designem, jakieś edycje limitowane i tak dalej, i tak dalej. I one są fajne. nie? Widać, że projekt ten dostał możliwość opowiedzenia czegoś w tej. E w tej, na tej koszulce. Ale jeżeli no, mówimy. Że klub się nie wtrącał. No klucze. właśnie, że klub, że prezes. Trzymali się z daleka. Ale jeżeli chodzi o to, co potem trafia do mainstreamu na boiska, no to zauważy, że to jest strasznie zachowawcze. No tak. No. Gdzieś tam brakuje, brakuje odwagi. Aczkolwiek, no tak, ale z drugiej seria... strony zobaczcie. Jest, no. No, taka... Są koszulki Paris Saint-Germain no, tak. z logo Jordana. Nie? I jakby takie krosy, w sensie, wyobrażam sobie, jak bardzo po drugiej stronie to musiał być ciężki ruch, żeby jednak Uf. przepchać te, te, no, te zmiany. No tak, Więc... ale z drugiej strony to strzał w dziesiątkę marketingowo, bo każdy Ceny no wśród, który nie jest. Więc zobacz, Wszyscy jakby... wiedzą, że to Nike, ale trochę nie jest Nike. Ale no. dokładnie w ten sposób Barcelona uważam, oddająca że... swoje miejsce na koszulce zespołom, czy tam logotypom zespołów. W sensie rzecz, deal nie? ze Spotify'em, no, ten. Tak, no. No, oczywiście. Gdzie oczywiście. jeszcze. Ile lat temu mówiło się, że na koszulkach Barcelony na froncie nigdy nic nie będzie? No tak, ale no z drugą strony Teraz mamy fajne lata, bo jednak właśnie, nie wiem, Inter czyścił logo i nagle wiesz, patrzysz na tę koszulkę i mówisz, gdzie jest Pirelli. Mm -hmm. nie? Więc to no już tak. też kulturowo jest tak zakorzenione, że, że to jest ciekawa zmiana, jakby czy się zmienia na lewo, czy na prawo. Ale no zobacz, no ten przykład Paris Saint-Germain wydaje mi się, że właśnie i wypełnia Excel, i wypełnia. Super historię. Więc, jeżeli ktoś rusza głową i robi to w ten sposób, to to się da. Natomiast, czy proces jest łatwy? Pewnie nie i pewnie to wiesz, zakładamy już na samym początku, nie? No tutaj tak samo to jest Chełmianka, więc ja zakładam, że to dokładnie idzie w tę lifestyle'ową stronę, pod tytułem ludzie muszą zobaczyć dobry kit, no bo z historią zespołu na pewno utożsami się bardzo jakby mała grupa osób na razie. Padła, padła nazwa zespołu, więc tu stawiamy przecinek, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, to zaraz o tym opowiemy. Ale jeszcze jedna ciekawa no rzecz. rzecz w sumie, jeżeli mogę. No nawet. <laughs> Chełmianka, czyli koszulki, które tutaj zrobiliśmy dla nich, no to jakby w kwestii produkcyjnej i tego, jak te koszulki w ogóle powstały, no to te koszulki przeszły taką Samą drogę jak topowe drużyny serii A. Jakby trafiły do tej samej fabryki we Włoszech, gdzie jakby szyli to ci sami ludzie, ci sami ludzie to akceptowali. I jakby był to projekt, który niejako równorzędnie gdzieś utrzymywał się z takimi klubami jak Wenecja, Inter i innego rodzaju kluby, które są super znanymi markami. Więc jakby widać, jaka to jest skala produkcyjna, jakie to jest wyzwanie, żeby dowieść produkt na e, najwyższej, najwyższej jakości. To tak, no i widać to w procesy. produkcie potem. Tak, no i potem dostajesz taki produkt do ręki i czujesz, że jakby ta, ten materiał jest inny, że on oddycha, że. Że on jest fajnie zaprojektowany i że ta jakość jest zupełnie zupełnie inna. Nie? No dobrze, to gdzie tu się w takim razie pojawił, kiedy pojawił się ten klub, który, który i, i kiedy się dowiedzieliście, że to będzie Hełmianka? W no. ogóle czym jest Hełmianka? Bo jakby. Hełmianka jest klubem, który teraz debiutował w B-klasie. Są klubem z Gdańska, który jest też bardzo społecznie zaangażowany. Organizują turnieje, tam z no jest to taka społeczność jakby przy okazji samej piłki. E, więc jakby z, ze wszystkich nadesłanych koszulek, koszulek do m, kanału sportowego, jakby Hełmianka otrzymała e, możliwość. Golden e, Ticket. Golden Ticket, <laughs> tak, dokładnie. E, żebyśmy te stroje zaprojektowali. M, no i p, to też jest spoko, że nam tak naprawdę zależało, żeby to było tożsame z nimi. No bo. Wiecie, no myślę, że to tak po prostu po dżentelmeńsku. Oni też byli w sytuacji, gdzie po prostu dostali coś super na tacy, ale też jakby ekstra w to weszli i też jakby super żywo na to reagowali. Więc nie było jakiejś takiej sytuacji, że my robiliśmy coś po swojemu, bo jesteśmy designerami i wiemy, co robimy, tak, a tam po drugiej stronie jakby nie ma zajawy i komuś się to nie podoba. więc Panowie no. z wielkich projektów przyjdą i powiedzą wam, jak to się robi. Tak, tym bardziej, że mówię, no jakby Bartek jest z Poznania, jestem z Warszawy robimy dla Gdańska, nie? więc jakby międzymiastowa łącze. Zaczęło się w ogóle od jakby nie koszulki, tylko zmiany wizualnej pierwszej, czyli od herbu. Tak. No, no to też piękna sytuacja, że my w zasadzie poprosiliśmy, czy jeżeli robimy wam ładne nowe stroje, to czy możecie też mieć ładne nowe logo i jakby wejdziemy w ten projekt, bo, bo nam zależy. Eee, no i też wydaje mi się, że jest to w miarę tożsame. Jest tożsame totalnie, ale śmieszna historia, bo jak dowiedzieliśmy, że to jest hełmianka, zobaczyliśmy ich dotychczasowy herb, w którym były normalnie wycięte e, bloki, z których pochodzą chłopaki, naklejone w pęcie na czerwone, to mówimy, o, będzie, to są zwane. dokładnie te, te bloki, no. one są tak malowane, jak są naprawdę. My tam byliśmy teraz, jak, jak robiliśmy zdjęcia i, i kręciliśmy film, e, i te bloki dokładnie tak wyglądają, nie? Więc one w takiej klipartowej e, formie występowały w tym herbie. Co z drugiej strony było też turbo urocze, że no tak. jakby są bloki w herbie, no, Weź, zawsze, srutowa, masz, no. zawsze masz kwiatek jakiś, albo jakiś inny taki e, element typu nie wiem tam tarcza, czy czy coś takiego, nie wiem, her heraldyka, her her heraldry, Heraldry, tak. Tak. heraldry icons. E, więc, a, a tutaj było coś takiego prawdziwego, nie? więc też ta zmiana stwierdziliśmy, że dobra, trzeba to restylować, ale nie będziemy teraz opowiadać, że wy jesteście zupełnie jakby innym miejscem tak. niż byliście. Że do tej pływacie, a tak, nie tak. jesteście z bloków, nie? Tak. Ale to jest super fajne, bo naturalnie od razu się pojawiła pewna historia, tak? To jest klub o chłopakach, którzy pochodzą z bloków, e, którzy są z Gdańska. E, wiadomo, Gdańsk też ma dużo fajnych skojarzeń, jakaś marynarskość, e, morze i tak dalej wiatr i te wszystkie inne konotacje dookoła, ale no jakby herb już dawał pewną tożsamość dla tego klubu i no to jest droga, którą projektowo później sobie też obraliśmy i staraliśmy się tak te stroje zaprojektować, żeby dokładnie tą tożsamość klubu oddać. No tak, ten, ten herb też jest połączeniem nowoczesności, ale z tą tradycją, bo te krzyże definitywnie nawiązują do miejsca, z którego Chomianka jest. Tak. No, krzyże, kolorystyka. E, myślę, że m, jakby kształty, e, jakby opcji tych herbów, których, których też tam trochę powstało, no chcieliśmy, żeby to było mocno jakby osadzone przy morzu, żeby to się dało jakby odczyć z tego. No właśnie też z tego powodu, że po prostu nie ma takiej historii tam 50 lat, czterech rebrandingów, herbu i, i, i tego, na czym można się teraz opierać i to, co mają na przykład duże kluby, nie? czyli te archiwa, no, które są piękną kopalnią, podejrzewam, rzeczy, które, tam, które stamtąd można wyjąć i uwspółcześnić. No dobrze, przechodząc w takim razie od herbu, wiadomo już było, że zrobicie kity, czy od razu było wiadomo, że robicie pełne, pełne trzy kity, czy, czy, czy jak ta sprawa wyglądała na początku? No, to było, to było w jakiś tam sposób ustalane. Chyba wyjściowo zaczynaliśmy od myślenia o wyjazdowych strojach i domowych strojach. Po drodze gdzieś pojawiła się opcja, żeby zrobić jeszcze tego bramkarza, bo też szalenie ważna postać. Zresztą. Kity bramkarskie, <laughs> kity bramkarskie są no, też ważnym, ważnym elementem. Więc niejako trzy, trzy jakby zestawy powstały. No to też no. piękna inicjatywa, moim zdaniem, w sensie właśnie wyjście ze strony kapy, że Michał y, 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 też w to do końca, no bo. Gdyby nie powstały te trzecie stroje, to w czym grałby bramkarz? Jakby w domowych, czy w wyjazdowych? Wiesz, no, przy no tak. klubie z Beklazy to nie jest takie o, o, oczywiste, e, więc fajnie, że udało się ten klub tak zrobić, jakby naprawdę, a nie tylko, że dostali jedną koszulkę, a w wyjazdowych to już grajcie w, w jakichś tam strojach, które sobie wydrukowaliście gdzieś, nie? No dobra, my zachęcamy w takim razie, żeby sobie w ogóle odpalić to, o czym my mówimy, żebyście na dalszym etapie naszej rozmowy mieli przed oczami to, o czym będziemy mówić, bo trochę bez tego może być ciężko, ale postaramy się. Mamy trzy i jak rozumiem, do trzech z nich możemy opowiedzieć pokrótce historię, którą nie tylko, nie tylko została napisana, ale została też wyrażona na tych kitach, zaczynając od koszulki Admirał, czyli koszulki domowej w, w Czerni. Tak. No ona jest inspirowana głównie mundurami galowymi marynarki wojennej, więc ona jest czarna. Do tego ma granatowe akcenty, ma ten kołnierzyk, który jest 1 no jeden do jeden przeniesieniem. I wzornictwo, które się na niej pojawia, ten pattern też zawiera herb, który jest akurat w, umieszczony w rąbie. No i to też kolejne nawiązanie, więc tak, tu wszystko jakby każdy element przeliczając, jakby on, on opowiada jakąś, jakąś historię czerwienie są oczywiście też nawiązaniem do tej kolorystyki chełmianki i ich herbów takiej pełnej wersji i naszego punktu wyjścia no więc taka powiedziałbym bardzo elegancka royal kolorystyka, co też myślę, że chcieliśmy, żeby te stroje były eleganckie, tak? No bo przy, znowu, przy dużych klubach dużo łatwiej jest osiągnąć pewną skalę, taką powagę, pompę tej piłki nożnej, wiesz, a, a tutaj na mecz jednak przychodzi trochę mniej osób i, i, i super, że jak oglądamy teraz zdjęcia z, z ich meczy, no to faktycznie jest tak, że to wygląda dobrze, nie? Że mimo, że to jest małe boisko, w sensie nie jest to stadion e, i, i jest tam mniej kibiców, to te stroje faktycznie wyglądają pro, nie? Że to nie jest orlik. No dobrze, koszulka wyjazdowa reprezentacyjna rozumiem z zamysłem takim, że ma być nie tylko właśnie, nie, nie tylko ma genialnie wyglądać, ale też ma wprowadzać taki element trochę zamieszania, bo jednak ta koszulka wyjazdowa jest czymś, co. No, no kitowo chyba niespotykane jest. Nie, no? W sensie byłem takie może lata 80. gdzieś by się trafiły, ale szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie czegoś tak. No, ekstrawaganckie to będzie za duże słowo, mhm. ale szalone, jeżeli chodzi o boisko, to na pewno. Wiesz, jest to. Tribute do bloków, gdzie jakby ten pattern blokowy bardzo mocno wybrzmiewa z tej koszulki. Koszulka też jest full printowa, więc daje bardzo fajne takie wrażenie. Trochę, tak jak mówisz, modern, modern retro. Było to jakieś takie swego rodzaju nawiązanie. No ale przede wszystkim ta koszulka to jest coś, co jest najbardziej w DNA hełmianki, tak? Czyli te bloki, które były obecne w herbie e, i które gdzieś tam ich definiowały, no to na tej koszulce mm, wybrzmiewa. No i też fajnie się ogląda to potem, jak teraz śledzimy social media e, Chełmianki, gdzie chłopaki już faktycznie zgrywają swoje mecze i pojawiają się jakieś fotografie, no to no to, to cieszy oko, nie? Jakby fajnie, fajnie, fajnie to na tych boiskach wygląda w zestawieniu, w zestawieniu szczególnie w B-klasie, więc myślę, Wiesz, że... My, my akurat na przykład nie pokazujemy spodenek i tych dodatkowych elementów, które też czynią ten kit pełniejszym, nie? Ale do czarnej koszulki masz czarne spodenki, mm -hmm. do błękitnej koszulki masz białe spodenki z czerwonymi logotypami kapy, więc... No tak, to... jak zapraszamy na profile hełmianki, tam sobie zobaczycie Człowiek tak, jak te właśnie wyglądają, hmm. więc będzie wszystko wiadome. Pomyślałem sobie, że też te bloki, mimo tego, że one są takie no, nowoczesne i że ta koszulka wygląda jak... Znaczy, nie wygląda na retro, mimo że ma pewno można byłoby gdzieś się tam przystawić, to z drugiej strony jak myślę o chłopakach z bloków, którzy zakładają koszulkę z blokami, no to jest taki chyba ciężar, wiecie, przeniesienie orzełka na piersi, nie? W sensie, jak kadra występuje z godłem, to oni zawsze mówią o ciężarze koszulki. Słuchaj, je to jest lecz. bardzo ciekawy temat. Wenecja teraz zmieniła sponsora e i pojawiła się pierwsza koszulka, chyba domowa, czarna nokty. No i ogólnie nie spotkała się z dobrym przyjęciem, i ktoś wrzucił wizualizację. I na jakiś taki duży profil z tych piłkarskich, które śledzą koszulki, wrzucił wizualizację i napisał tamta nie jest najlepsza, tak powinna wyglądać ta koszulka. No i słuchaj, była to mniej więcej ta sama koszulka, tylko biała i miała most Rialto na, na, na sobie. <śm> Więc wiesz, no, no dokładnie to samo pytanie, nie? Czy gość z Wenecji chciałby grać z mostem z Kazańców, no tak, jakby, no. wiesz, yy, 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 na sobie? Nie wiem. Ale, yy, znaczy wydaje mi się, że właśnie to jest idealny taki moment, gdzie można sobie te bloki zupełnie przekręcić i uczynić je na swoją modłę, nie? Że jakby Bartek zrobił ten pattern dokładnie tak, że on, nie, nie są to ciężkie bloki, mm -hmm. wiesz, nie jest to zdjęcie, jakby nie ma jakiegoś takiego ciężaru, które, jak tam pojedziesz, to w ogóle te bloki tak naprawdę mają ten taki retro wydźwięk, nie? No, Co to, jest... To są zapewne szare, nie właśnie, nie, są się... bardzo kolorowe, czyli są szarymi blokami pomalowanymi na kolorowe, żeby było kolorowo w życiu, nie? Klasyczna, Więc jakby, <laughs> klasyczna klasyczny polski, ten, skin makeover, nie? Jakby, tak. wiesz, skin do Fortnite'a polska, mm -hmm. e, ale... No Z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest w ogóle ta, ta taka nostalgia do, do retro, wiesz, mhm. no to, że robimy zdjęcia z szumem, to, to, to rozmiękczanie tego wszystkiego i. No ale to nie jest retro. To moim taka zdaniem, w wydźwięku kołnierzyków, kroju i tego wiesz, herbu, się nie zgodzimy. Się. To jest to jest <laughs> bardzo retro, ale jest to nowoczesny produkt. Jako produkt uważam, że tak, jest jak najbardziej nowoczesny, natomiast ma bardzo dużo akcentów retro i wiesz, no sam fakt, że właśnie nie mamy sponsora, tak jak, jak sobie przecież wiesz, zobaczysz te stare wszystkie koszulki, no to to no był tak. malutki znaczek, malutki herb, jakby pasy, czy jakiś wzór, i, czy kolory w ogóle e, jako takie i tyle. No dobrze. Strój numer 3, czyli. E, Meduza. Licie, Meduza ja, ja mam takie skojarzenie bardzo kościelne mocno. I słusznie. Z Mungeli czy z koszulką? Nie z koszulką. Dobrze. I słusznie, Kolor biskupi, a może nawet kardynalski? Kardynał. No, no, ale to kardynał. No, dobrze, powinna dobrze. się nazywać kardynał, ale nie jakby, Czy ale ktoś chciałby admirał. nazywać? No tylko, że admirał chyba. Słuchaj, lepiej, chcieli... lepiej być admirałem niż kardynałem. Chcieliśmy, żeby Bramka był ważną postacią, więc nadaliśmy mu odpowiedź. Nią rangę. Jest widoczny z daleka, ale myślę, że ten kolor też ma, ma swój urok, nie? Ma swój urok i w momencie, kiedy zaczęliśmy robić sesję zdjęciową, to nagle okazało się, że ta koszulka to jest czarny koń. Tak, I że nagle... też jest duże zainteresowanie, nią, no no więc jakby też ona posiada bardzo subtelny wzorek bardzo subtelny wzorek tych bloków tutaj one są e, nadrukowane więc wydaje mi się że jest potencjalnie czymś naprawdę też ciekawym interesującym i z całej tej trójki może ona jest może najbardziej zachowawcza ale poprzez ten kolor e, jest najbardziej odklejona jest odklejona, no, jakby. czy to jest super też mm, jakby podbicie. No to jest biznesowa no nie oszukujmy się tak? no spokojnie można myślę że prezes chomianki może w niej na spotkanie odnośnie albo sponsoringu chodzi tylko też to będzie jakby właśnie i też się fuszą. E... Albo stanąć na bramce. E, tak, natomiast... E tu też jest taka istotna sprawa. Pod tytułem jest taka retoryka tego trzeciego kitu, żeby on był zawsze dziwny. Nie? W sensie masz domowej, i wyjazdowe, no bo musisz mieć, ale ten trzeci jest dziwny na wypadek, gdyby ktoś przyjechał w tych samych barwach. Więc jakby też chcieliśmy, ponieważ nie mogliśmy zrobić trzeciego kitu i bramkarskiego, to zrobiliśmy tak, żeby ten trzeci kit bramkarski mógł być też po prostu tą wersją alternatywną. Co wydaje mi się, że jest bardzo istotne dla ludzi, którzy kupują te koszulki, nie? bo są ludzie, którzy zbierają takie albo zbierają takiej i wiedzą, że jakby pełen komplet, to są trzy stroje zawsze, nie? Jakby domowy, wyjazdowy i dziwny. Więc... <coughs> <gryny> Czy wiesz, ja w ogóle myślałem, że uda nam się, znaczy tak jak planowałem tę rozmowę, to myślałem, że nie będziemy mówić o D Wenecji w ogóle o takich kitach... Yy. No przebijających się w ostatnich latach, chociaż jak próbowałem sobie przypomnieć takie kity naprawdę, znaczy no, Wenecja stała się topem, bo awansowała do Serie A i, i myślę, że głównie dlatego o niej usłyszeliśmy. Ale gdy próbowałem sobie przypomnieć inne kluby, które owiane byłyby taką, takim hype'em koszulkowym, to ciężko było mi jakoś tak sobie przypomnieć te kluby z topu, topu, topu w Boca ostatnich juniors. latach. Mm -hmm. no. to, ale to jest, wiesz co, piękne są te zestawienia w postach. Eee, celebryci, którzy włożyli koszulki klubów, których nikt nie zna, nie? Mm -hmm. I tam lecisz przez jakby 10 osób, które znasz nie? od Travisa Scotta po nie wiem, e, no teraz, to też ciekawe, nie? Oasis właśnie no zna, tak. Manchester znani, City. Manchester nie? City nie? mieli dużo zdjęć w tym, ale, a tych klubów nikt nie zna. Nie? Ja bym mm -hmm. mówię, pamiętam jakieś właśnie Boca Juniors, e, e, Spartak e, chyba czy Dynamo Kijów jeszcze. Wiesz, to no to z, z polskiego podwójka Nigel Kennedy, który upodobał sobie występowanie na swoich bardzo poważnych koncertach skrzypkowych i zawsze miał jakąś koszulkę. No, on akurat jest Anglikiem, więc przeważnie były to angielskie kluby, ale no takie zdjęcia też bardzo często się przewijało. No przewijał jak grał scenach, w Warszawie, nie? grał w koszulce Legii Warszawa, no, nie? Tak. więc to też spoko obrazek jakby, więc... Ale jeżeli zaczęliśmy gdzieś tam... Początek naszej dyskusji o trendach, no to chyba trzeba to zauważyć, że taki trend niejako w ostatnich latach się zrobił, że jakby te koszulki coraz bardziej w tej takiej przestrzeni publicznej, modowej się pojawiają. Jest wspaniałe biuro w Niemczech, Biuro Borsz, które gdzieś tam projektuje te ty właśnie chociażby Bayern, Kalitea czy, czy Wenecja. I oni gdzieś niejako ten trend zaczęli. My chcieliśmy zrobić coś takiego pierwszy raz w Polsce, pokazać, że designem można się bawić, że można zrobić coś nietypowo coś trochę po swojemu. No i, myślę, i mam nadzieję, mamy nadzieję, że to tak naprawdę teraz stanie się jakimś nowym trendem, przyjdzie coś do Polski, że te koszulki wejdą bardziej do przestrzeni publicznej no i ludzie będą mogli trochę się w tym pobawić. Nie? No i wiemy i, i mamy już te informacje o tym, że mimo tego, że premiera tej koszulki była kilka dni temu, to wy już wiecie i my już wiemy, że no nie przeszło to bez echa, mimo, że no, wiemy, że globalizacja i w ogóle, ale spodziewaliście się, że, że tak szybko one wyjdą poza granice naszego kraju? Nie, znaczy to jest też tego typu sytuacja. Wydaje mi się, że jak jest spoko historia, to ona się wtedy opowiada w internecie bez granic. Nie? No bo ludzie czytają dokładnie tak jak my czytamy o Wenecji, ktoś czyta o Hełmi i to wydaje mi się absolutnie jeden do jednego przełożenie i odwrócenie jakby stołu. Więc nie, ja się nigdy nie spodziewam takich rzeczy. Ja mam nadzieję, że dobry produkt opowie tę historię tak, że ona się poniesie. I tutaj się chyba tak stało. No. To w ogóle jeszcze na szczęście nie koniec tej historii, więc tam się będą wydarzały rzeczy. Wiesz też, no to jakby nie jest wielkomilionowa produkcja, dlatego. No dlatego o niej tu rozmawiamy. No też nie oszukujmy się, gdyby była to pewno. Jakby ona by się rozniosła zupełnie inaczej. nie? Tak, albo właśnie zostałaby Poza tym ktoś jest bardzo... e, komercyjne. No mm, właśnie, dumne, nie? więc wydaje mi się, że dużo mniejszym boomem jest, jak e, klub z tradycjami robi e, jakąś koszulkę, nie wiem, nawet inaczej. Dobra. inaczej. Czy zdziwilibyśmy się, gdybyś zadzwonił do mnie, albo i byś powiedział, Ej, słuchaj, będziemy robić koszulkę dla Legii Warszawa. <grym> nie, ale to by był bardzo miły projekt. Ja uważam, nie, ale, że... ale w sensie, wiesz, jakby mówię o impakcie takim na zasadzie. Wiesz, wie, tam jest... Polscy top designerzy robią dla top polskiego klubu. nie? Że to jakby, nic dziwnego. Że no... Nie wiem, że robicie trzeci kit. Nie wiem, nie, że całą serię od Ale wiesz, jakby raczej już znaczy, nie byli z... A Ja uważam, że, z różnych... że robicie. Wiesz, Robiąty, klub, rozumiem. o którym jakby słyszał mhm. słyszało podwórko, nie oszukujmy się. I i, i region, no to zupełnie jest inny impakt. Znaczy ja nie? uważam, że z różnych... Po... Pytanie, no mówię, jakie tam, e, jeżeli chodzi o emocje, rzeczy zachodzą w tle. Akurat jeżeli, e, wiesz, dzwoni do mnie Legia Warszawa i mógłbym zrobić dla swojego miasta e, e, jakby koszulkę, no to jasne. I to myślę, że ma dla, dla mnie personalnie ma ten sam impact, nie? Więc nie... Tak naprawdę no, no i... Bartek zrobiłby dla Lecha Poznań. No, no, no wiem, ale powiem no. Ci, że mam pewne doświadczenie, nie wymieniając z nazwy, ale klub, który był <śmiech> <śmiech> mistrzem Polski, e, współpracę taką komercyjną, e, projektowania dla nich koszulek. E, no i ten proces jest zupełnie inny, nie? Pojawia no się tak. mnóstwo decydentów, pojawia się mnóstwo jakiejś naleciałości. Kibice chcą tak, e, prezes chce tak, ale jeszcze jest jakaś historia, którą chcesz opowiedzieć i jakby to wszystko tak się rozwadnia i odbiera ci całą przyjemność z projektowania, że efekt finalny jest... Pan by chciał dodać trochę sam, zielenia, oni powiedzą, że Warta ma zielone. Tak, natomiast to, co powiedziałeś, czy to by było coś zaskakującego, że topowy designer robi stopowym klubem w Polsce? Mi się wydaje, że tak powinno, być. No, jakby <laughs> tak, tak, to jest no naturalny to, proces. No. Któregoś dnia się obudzimy no. i mówimy, o to

Tak. Znaczy, ale znowu, z drugiej strony ja nie mam pretensji, że takie rzeczy się nie wydarzają i też no, to nie jest tak, że teraz, wiesz, siedzimy i czekamy konkretnie na ten telefon, że on musi jutro się wydarzyć, bo zrobiliśmy coś dobrego i udowodniliśmy. Nie, wydaje mi się, że po prostu opowiedzieliśmy fajną historię, e, dzieciaki grają w super koszulkach i to wygląda naprawdę fajnie, więc my jakby im życzymy powodzenia, e, żeby klub za tym szedł e, i żeby, żeby się rozwijał, bo myślę, że to też jest motor do, do, do takich akcji. Oczywiście, z punktu widzenia marketerów, oglądanie tego typu udanej akcji no też powinno być jakby sygnałem, że. No, tak, komuś powinno się zaświecić lampka w głowie i zróbmy trochę coś szalonego, a tak, nie Ale jakby... ja, wiesz, no nie wątpię w to, że nam będą takie pomysły przychodzić do głowy, więc super, jeżeli się znajdują ludzie po drodze, którzy chcą z nami iść w, w tę historie, a mówię, no na przykład bez Michała czy bez Tomka, e, aż w taką podróż byśmy nie wyruszyli w tym projekcie, nawet, wiesz, z fantastycznym designem, nie? bo to tylko jest e element. E Jakiś jeden trybik w, w maszynie i myślę, że wiesz, no to też jest coś, co bardzo często się rozbija jakby w procesie. nie? Jest jakaś ambicja designera zawsze, jest jakaś ambicja właśnie prezesa. Przy większych klubach bardzo słusznie Bartek zauważył, że masz jeszcze wiesz, środowiska no kibicowskie. Tak, no. I no nie wyobrażam sobie, żeby z nimi nie rozmawiać, wiesz, nie uzgadniać pewnych rzeczy, no. bo myślę, że możesz zrobić dużo więcej krzywdy w zasadzie niż wiesz, a ja tutaj sobie opowiedziałem z mojego wygodnego fotela, fajną historię nawet klubu szkoły. tym nie chcesz się oglądać za siebie idąc po ulicy, bo <śledzianie> jakby to, jest do, to jest do tego stopnia. Jakby jakby w klubach piłkarskich, no to... No, jasne, jasne. Ale też fajna, fajna historia. No tak, historia. A z, z drugiej strony idąc w koszulce Chełmianki po Warszawie macie świadomość, że pewno kibica pomyślą, że to koszulka zagranicznego klubu. Tak, a z tak. drugiej strony to jest ten piękny właśnie shift w stronę mody, że skoro koszulka piłkarska jakaś stała się elementem jakby stylizacji, że zakładasz dżinsy, jakby buty i do tego, i do tego kit piłkarski, no to w zasadzie trochę ludzie przestali na to zwracać uwagę, że pojawiasz się w ogóle w koszulce piłkarskiej i czy ty powinieneś być akurat w tej koszulce piłkarskiej w tej dzielnicy, nie? Mhm. To trochę zginęło, wiadomo, że kiedyś by się tak nikt nie rwał do tego, nawet żeby nosić obce jakby drużyny, bo dlaczego nie masz swojej? No tak, stało się to jakimś też elementem mody po prostu. Ale też historia, historia się fajnie niesie i każdy dzień trochę jest dla nas nowym zaskoczeniem. Dzisiaj rano się okazało, że udostępnił nas francuski portal Point the Penalty, więc jakby to wszystko rośnie i nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, gdzie się z tym znajdziemy, no tak. ale nie... fajnie, że taka oddolna inicjatywa gdzieś po prostu... Nie wiadomo, czy za kilka tygodni nie zobaczycie Travis'a Scotta na koncercie o, w koszulce. miło, nie wiadomo. Why not? Nie wiadomo. <laughs> no dobrze, co dalej w takim razie z Chełmianką, że to jest zamknięty już... Projekt, odkładacie na półeczkę, czekacie na nagrody, laury i tak dalej? Czy jeszcze będą się działy rzeczy? E, znaczy, dopinamy tam im jakieś ostatnie e, projekty, żeby faktycznie mogli sobie używać tej nowej identyfikacji e, tak na co dzień i, i zostawiamy ich z tym oczywiście e, życząc powodzenia. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Wiesz, no super by było się spotkać, co zresztą Michał e, akurat sugerował e, za rok e, w tym samym momencie i porozmawiać o strojach na następny sezon dla Chełmianki, czy dla innego m, tego typu. Klubu, więc znowu no, to jest kwestia samej inicjatywy, czy ona się będzie powtarzać. A ja wierzę, że no, takie. E, projekty otwierają e, kontakty, no bo po prostu często ludzie nie są świadomi, że dzieją się takie rzeczy. I to nie jest z żadnej złośliwości, czy, czy, czy nie wiem, regionalności, czy tego, że właśnie jest za daleko z jednego kraju do drugiego, tylko dlatego, że nie ma takiej świadomości, no, że takie projekty można robić z taką pompą. A... To włosi to potrafią, że pana a u nas to. Tak, no. tak, no dolczewita właśnie. no I wydaje mi się, że w Gdańsku <laughs> też może być Dolczewita. To jest też pytanie o to, jak poniesie się to w Polsce, nie? no bo jakby na koniec dnia ktoś wykłada na to naprawdę. Duże pieniądze, więc jeżeli trend się przyjmuje i ludzie zaczną faktycznie w tym chodzić i bawić się tym wszystkim, no to jestem pewien, że za rok z Michałem się znowu zgadamy i powiemy: o, chodźcie, zrobimy jeszcze kolejny klub, albo zrobimy reedycję kolejny, na kolejny sezon chomianki e, I, I to jakby to też ma ten aspekt, nie? Czy ludzie będą chcieli kupić te koszulki, czy one się spodobają, przyjmą i, i trafią jako gdzieś na No dąba. tak, teraz no co, roku, co roku czekasz na premierę nowej koszulki w Wenecji, no mimo, że ta historia nie I trwa. Już przestałeś, bo draki. No nie, ale wiesz, jakby, ale ta historia nie trwa Czekałeś. 25 lat, nie? To są ostatnie 3-4 sezony E, tak, jak najbardziej. E, no, zresztą nadal 3-4 sezony wymien jednego piłkarza Wenecji. Nie mam pojęcia. Dokładnie. E, ale tak samo Ale ze Trzy no, pamiętam. Wiesz, w kalitea. Jakby no, tak. Wenecja to jest jeszcze taki przykład na zasadzie, no nie wiem, to miasto samo w sobie, jakby, ale Kalitea, jakby e, grecka historia. Mhm. Nigdy wcześniej. E, Wymieni jednego Greka jakby i po, powiedz jakiś. To znam. Tak, ale. Dobra, no. Nie Mieliśmy tą drogą. No, ale wygrał, ale wygrał. Chyba był. w 98 papa do zbierał. No, był na był, Krecie. Był, kiedyś no. był. No, nie no, w Polsce nie. chyba też grał jakiś. Nie tam. no, żartuję, że to jest. Dobra, był. nieważne, nie, chodźmy, nie wchodźmy w piłkarze, bo do strojach mieliśmy rozmawiać. No dobrze, czyli Dokładnie, oczy mamy. Grecki klub powinien mieć cacyki na koszulce, to też jest to pytanie, <laughs> <laughs> które było odnośnie Bloków i, 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 i Wenecji. Nie? Peggy Gu pokazała, że można mieć serfeta, także czemu nie cacyki? No? Tak, tak, no to prawda. Wszystko się, wszystko się może przyjąć, tylko trzeba do tego dopisać dobrą historię. No dobrze, panowie Bartkowie, yy, yy, śledzić was, śledzić hełmiankę i będziemy obserwować bacznie to, co dzieje się z tymi strojami. Nie tylko w B-Klasie, ale może spotkamy się do następnym razem, żeby no. porozmawiać o tym, że ktoś ma w tym kraju My zapraszamy. To odwiedzenia sklepów Kappy. Je, a jeżeli fokie. jesteście z Gdańska, to wbijajcie na mecze hełmianki. Yy, można zobaczyć, jak koszulki się prezentują na żywo i później kupić właśnie w salonie kappy tam w Gdańsku. Chyba otyckim słońcu muszą wyglądać najpiękniej. Fantastycznie.